Mianowicie jest to finał A rywalizacji na dystansie 800 metrów mężczyzn. 8 zawodników wyłonionych na podstawie eliminacji. Najszybszy w piątek był Szymon Łysiak, minuta 55:56. Ale nim Szymon Łysiak, to wcześniej Filip Wojsz na torze 9 MKS Olimp Łobez. Najszybszy w eliminacjach Szymon Łysiak zajmuje tor 8 zawodnik Politechniki Opolskiej Opole. Tor 7 wicemistrz sprzed roku, a zawodnik SMS-u Szkarska Poręba Bartłomiej Kisiel. 1:54:39 to życiówka Mateusza Śmiertki z Zawiszy Bydgoszcz. Jeden z trzech zawodników biegający poniżej 1:55, drugim jest Antoni Kubacki ze SKL-a Sopot, on na torze 5, rekord życiowy 1:54:27. To właśnie on ma najlepszą życiówkę, Alan Ciereszko 1:54:12, Hermes Gryfino tor 4. Tor 3, brązowy medalista sprzed roku, reprezentant Taleksu Bożytuchom Mateusz Buźko. A na torze drugim Mateusz Kazimierczyk z AZS-u UWM Olsztyn. Ani Buźko, ani Kisiel w takiej formie jak rok temu nie są, ale kto wie, być może medaliści sprzed roku powalczą o powtórzenie sukcesu sprzed 12 miesięcy z Bielsko-Białej. Niemniej to Ciereszko, Kubacki i Śmiertka plus najszybsze w eliminacjach Łysiak wydają się być faworytami tutaj do rozdania między sobą tych trzech krążków. Nie ma oczywiście obrońcy mistrzowskiego tytułu Antoniego Chojnowskiego, bo on już, mówiąc brutalnie, jest za stary. Oglądamy też kolejną próbę Olgi Szlachty w konkursie trójskoku. I to jest znowu w okolicach 13 metrów. Miarką się proszę nie sugerować, bo ona z innej belki się odbija niż ustawiona jest ta miarka w piaskownicy, gdzie lądują zawodniczki. Tymczasem wracamy do finału A, bo tutaj zbliża się powoli do końca pierwsze okrążenie rywalizacji. Bardzo zbita ta ośmioosobowa grupa. Na razie więc tempo stosunkowo wolne poprowadzone przez Bartłomieja Kisiela. Mocno rozpychają się łokciami zawodnicy między sobą, szukają dogodnej pozycji do tego, żeby długi finisz przeprowadzić. Przesuwa się teraz po wewnętrznej Antoni Kubacki, jak widzimy, chociaż Kisiel go tutaj nie wpuszcza. Zamyka drzwi reprezentant SMS-u Szklarska Poręba, wicemistrz sprzed roku. Rusza też Ciereszko, najszybszy z grona biegnących tutaj zawodników. On w tym żółtym stroju, przedstawiciel Hermesa Agrippino, przyspiesza na tyle mocno, że nawet już mija Kisiela i Kubackiego, a więc automatycznie awansuje na pozycję lidera w tej rywalizacji. Kubacki jednak odpiera ten atak. Walka na łokcie, walka o to, żeby zająć pozycję po wewnętrznej, biegnąc przez drugi wiraż. Ależ niesamowita rywalizacja o złoto. Tutaj nagle z drugiego szeregu gdzieś się wyskakuje jeszcze jeden z zawodników i to prawdopodobnie on sięgnie po złoty medal rywalizacji na 800 metrów. Tak jest! Ależ imponująca końcówka w wykonaniu Szymona Łysiaka, potwierdził tę swoją znakomitą formę z piątku, z eliminacji, teraz wygrywając też wyścig finałowy. Czas może nie jakiś rewelacyjny, ale to ze względu na to, jak taktycznie był rozgrywany ten bieg. 1:57:76, 1:58:13. Kisiel. Bartłomiej Kisiel, dało mu to srebrny medal, czego potwierdzenie właśnie widzimy w tych wynikach. Złoto dla Łysiaka, brąz dla Śmiertki, Ciereszko na miejscu piątym.